W całej Polsce panuje moda na hasło promocyjne i logo gminy czy miasta. Modzie tej uległy i Pilchowice, które od niedawna też z dumą prezentują swoje logo. Jego pomysłodawczynią jest mieszkanka Gliwic, która wygrała z innymi pomysłami zgłoszonymi przez mieszkańców regionu. Logotyp jest dosyć ciekawy i kolorowy. Nie to jest jednak najważniejsze, ale przekaz, jaki on ze sobą niesie. Tak wygląda nowe logo gminy Pilchowice w powiecie gliwickim. Kolorowe i graficzne na pierwszy rzut oka. Nie o to jednak chodzi, by było ładnie. Najważniejsze jest bowiem, co ono oznacza. Ono symbolizuje 7 sołectw, a czcionka to jest bardzo ważne. Czcionka jest wzięta przez autorkę tego loga z czcionki, która była wykorzystywana przez naszą kolej wąskotorową, która niestety już tutaj nie funkcjonuje, ale wszyscy o niej pamiętamy. Jest to więc połączenie tradycji z nowoczesnością. Taką chcielibyśmy mieć gminę Pilchowice, objaśnia wójt Maciej Gogula. To nie on jednak, ani też nie urzędnicy wymyślili ten logotyp. Włodarze ogłosili bowiem konkurs dla mieszkańców. Najważniejsze jest to, że mieliśmy pewne obawy, ile będziemy mieli tych prazisk, z czego będziemy mieli wybierać. Proszę sobie wyobrazić, że kilkudziesięciu uczestników konkursu i około 60 prac, spośród których komisja konkursowa złożona z kilkunastu osób, w tym również osób takich ekspertów w dziedzinie kultury, sztuki, wybrała jednogłośnie to logo, które tutaj widzimy. Komisja konkursowa zgodnie wybrała projekt przedstawiony przez Aleksandrę Krzyżanowską. Choć jest mieszkanką Gliwic, na stałe wpisała się w historię gminy Pilchowice. Nowoczesna kolorystyka znaku pozytywnie wpływa na odbiorcę, a układ graficzny jest rozpoznawalny i łatwy do zapamiętania, oceniło jury. Ten pomysł już można oglądać na materiałach promocyjnych. Między innymi był na ogromnym banerze podczas festynu z okazji Dnia Dziecka. Czy jednak logotyp był niezbędny, czy tylko urzędnicy ulegli modzie, która ogarnęła całą Polskę? To bardzo ważne, żeby gmina miała taki znak rozpoznawalny. Wiadomo, że tak jak każda gmina mamy swój herb, ale herb dotyczy takich bardzo podniosłych i poważnych spraw. Natomiast materiały promocyjne, takie luźniejsze tematy, rzekłbym kolokwialnie, no to jednak warto mieć taki znak. Logotyp będzie wykorzystywany na pismach, materiałach i gadżetach promocyjnych, które już powstają, a będą to koszulki, kubki, długopisy. Czy kolejnym krokiem będzie w takim razie hasło promocyjne gminy? Gdzieś te hasło one już krąży, może nie w takiej oficjalnej wersji, ale cały czas przewija się to wśród mieszkańców, wśród tych naszych rozmów z radnymi. Ta spokojna gmina Pilchowice, trudno to nazwać takim oficjalnym hasłem, ale myślę, że bardzo mocno pracowaliśmy w ciągu ostatnich 2 lat, żeby tutaj naprawdę było spokojnie. Czy tak samo myślą mieszkańcy? Ja myślę jednak, że wieś to jest wieś, tak? Taka oaza spokoju. Do miasta mamy niedaleko, bo Gliwice czy Rybnik, no to jest rzut beretem, tak? A jednak tutaj na wsi mieć swoje jakieś miejsce, tak? Mamy gdzie wyjść z tymi dziećmi, a niekoniecznie przed blok, tak? No na pewno jest cicho, spokojnie, w miarę blisko od miasta, wszystko co jest potrzebne na miejscu. Dodajmy, że zwyciężczynię konkursu na logotyp nagrodzono kwotą w wysokości 2000 zł.